interesem Polski jest obecność Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Powinny zacząć się jak najszybciej wszystkie formalności przygotowujące Ukrainę do wstąpienia do NATO. Nie mamy złudzeń, to nie stanie się pewnie w czasie tej wojny, która aktualnie trwa, ale to powinien być cel strategiczny każdego polskiego rządu. Ukraina w NATO to po prostu bezpieczna Polska. Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. I jeszcze jedna ostatnia rzecz, ważna zwłaszcza kiedy patrzymy na to, jak prowadzi się dzisiaj w Europie, czy chce się niekiedy prowadzić dyplomację. Putin rozumie jeden język. Jest to język siły. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że dbanie o to, żeby Putin zachował twarz, należy zostawić jego propagandzie. To nie powinno być zadanie ani NATO, ani Unii Europejskiej. Powtórzę raz jeszcze, z tego konfliktu Zachód musi wyjść tak silny, a Rosja tak słaba, żeby tragedia, która dzisiaj ma miejsce na Ukrainie, nigdy więcej nie mogła się w Europie powtórzyć.